środę Radom odwiedziła Gabriela Morawska-Stanecka, wicemarszałek Senatu, a od 2019 roku wiceprezes partii Wiosna do spraw prawno-legislacyjnych. Wicemarszałek zwracała uwagę na bierność Ministerstwa Edukacji Narodowej w kwestii przygotowań do powrotu uczniów do szkoły. Ministerstwo Edukacji i minister przespali cały ten okres pandemii, pierwszej fali pandemii, cały okres wakacji. Nie przygotowywali polskiej szkoły na to, co będzie się działo. Nie wykorzystywali ani naszych dobrych postulatów, które składaliśmy od samego początku, kiedy koronawirus zaatakował w naszym kraju. Zdaniem wicemarszałek ministerstwo nie wyciągnęło również wniosków z końcówki poprzedniego roku szkolnego, gdy placówki przeszły na tryb nauki zdalnej, bowiem nie każdy miał dostęp do komputera czy internetu, to też nie każdy miał możliwość brać udział w zajęciach online. Jak przygotować się na to, żeby dzieci dzisiaj mogły uczyć się zdalnie albo hybrydowo nawet w takiej sytuacji, kiedy będzie taka potrzeba, skoro nie może troje dzieci na jednym komputerze uczyć się w jednym czasie? Wątpliwości dotyczyły również środków ochrony osobistej oraz rozporządzeń w sprawie prewencji przed koronawirusem. Dlaczego nie zdecydowano, za chwilę będą już szczepionki na grypę, że możemy się bezpłatnie na tą grypę szczepić, a w szczególności te osoby, które będą miały kontakt z dziećmi. Dlaczego w szkołach nie ma zapasów maseczek, nie ma zapasów sprzętu na więcej niż 2 tygodnie? Trudno powiedzieć, skąd wicemarszałek czerpała wspomniane informacje i jak obliczyła, że zapasy starczą tylko na 2 tygodnie, ale jak udało nam się ustalić, dla przykładu jedno z radomskich liceów otrzymało dotychczas ponad 3000 maseczek oraz kilkadziesiąt pięciolitrowych banioków z płynem dezynfekującym. Ponadto wicemarszałek miała zastrzeżenia co do braku wskazówek, jak zachować dystans społeczny podczas lekcji. Cały czas będziemy domagali się od ministerstwa jasnych rozporządzeń. Dlatego również Lewica wystąpi z wnioskiem o wotum nieufności dla ministra. Dlatego również Lewica dalej będzie zgłaszać słuszne postulaty i być może wreszcie ktoś nad tymi postulatami się pochyli. Wiele pytań do wiceprezydenta Radomia Katarzyny Kalinowskiej skierował również Patryk Fajdek, lider Lewicy w okręgu radomskim. Dlaczego nie widzieliśmy przez całe wakacje odpowiednich szkoleń dla nauczycieli, szczególnie tych nauczycieli, którzy niekoniecznie dobrze radzą sobie z nowymi technologiami, a z drugiej strony mają ogromne doświadczenie pedagogiczne i ogromną wiedzę i szkoda byłoby tego nie wykorzystać, gdy przyjdzie nauka zdalna. Dlaczego dzisiaj nie przygotowano planu B? Dzisiaj nie wiemy, co stanie się z dziećmi pochodzącymi z najbiedniejszych rodzin, które mają ograniczony dostęp do sprzętu komputerowego. Radomskie Przedwiośnie zamierza również poruszyć kwestię przepełnionych autobusów linii 9 i 7. Nie są tam przestrzegane żadne normy bezpieczeństwa, jeżeli chodzi o wytyczne związane z COVID-19. Złoży to Radomskie Przedwiośnie, Młodzieżówka Wiosny, pismo do pani prezydent o to, żeby zwiększyć liczbę autobusów, szczególnie tych najbardziej popularnych linii, właśnie 9 i 7. Po południu o godzinie 17:30 wiceminister Senatu wzięła udział w otwartym spotkaniu z mieszkańcami Radomia w kawiarni parkowej.